Chociaż defibrylatorów AED w miejscach publicznych stale przybywa, to wciąż jest ich zdecydowanie za mało. Dlatego koszalińscy społecznicy wzięli sprawę w swoje ręce i postanowili uzbierać pieniądze na budkę życia, która niebawem ma stanąć na rynku staromiejskim w Koszalinie. W powiecie koszalińskim jest niespełna 40 defibrylatorów AED, jednak większość z nich znajduje się w bankach lub w zakładach pracy, a to sprawia, że urządzenia nie są dostępne całodobowo. Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców oraz turystów w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu defibrylatora AED. Według badań naukowych przeżywalność ludzi znacząco wzrasta w momencie, gdy defibracja zostanie przeprowadzona szybko. Co to dla nas znaczy? Albo będziemy montować karetki, które potrafią latać, przemieszczać się z prędkością światła, albo będziemy montować defibratory AED w takich miejscach, że zanim przyjedzie karetka, to będzie mógł ktoś użyć tego defibratora dla nas. Inicjatorzy akcji podkreślają, że edukacja i zapobieganie są lepszym rozwiązaniem niż brak reakcji, niewiedza lub strach przed udzieleniem pierwszej pomocy. Chcą, aby w razie konieczności nikt nie bał się użyć defibrylatora AED. Pierwszej pomocy nie można się bać, nie należy się bać, dlatego że największym błędem podczas pierwszej pomocy jest jej nieudzielenie. Więc jeśli chcemy pomóc człowiekowi, to wystarczy zrobić cokolwiek i to już będzie korzystne dla pacjenta. Defibrylatora AED należy użyć w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Obsługa takiego sprzętu jest prostsza niż może się wydawać. Wystarczy nacisnąć duży zielony przycisk, a urządzenie samo poprowadzi nas przez proces udzielania pierwszej pomocy, wydając komunikaty głosowe. Myślę, że jak każdy z nas uświadomi sobie, jak ważne jest udzielanie pierwszej pomocy, ratowanie ludzkiego życia, każdy odważy się uratować je. By budka życia mogła stanąć na koszalińskim rynku, potrzeba 40 tysięcy złotych. Zbiórka ruszyła na portalu siepomaga.pl. Każdy może wesprzeć inicjatywę dowolną kwotą. 40 tysięcy to koszt, to kwota, którą potrzebujemy, żeby kupić legendarną brytyjską budkę z 1937 roku, która już na nas czeka. Następnie Cuki ją pomaluje dla nas w kolory życia, a w budce znajdzie się przede wszystkim profesjonalny defibrylator AED, system do monitorowania tego defibrylatora, profesjonalna gaśnica i apteczka, czyli sprzęt, który potencjalnie może uratować życie każdemu z nas. W przyszłości społecznicy planują zakup kilkudziesięciu defibrylatorów AED, które zostałyby umiejscowione w różnych punktach na terenie miasta oraz w autobusach komunikacji miejskiej.